tvpodkarpacie.pl. Za każdym razem, ilekroć pochylamy się przed Słowem Bożym, jesteśmy świadomi, że zbliżamy się do źródła, źródła Bożej mądrości, że coś ważnego ma nastąpić. Mamy przyjąć prawdę Bożą od Boga samego, że to Pan chce mi coś powiedzieć. Pan Bóg, Duch Święty mi chce coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego dla mojej wiary. Za każdym razem, ile razy otwieramy Pismo Święte, bo słuchamy, zwłaszcza we wspólnocie Kościoła, słuchamy liturgii Słowa, Słowa Bożego. I dzisiaj też nie wiem, jakie mieliście uczucia, słuchając tego, co Pan Jezus mówi z apostołami, rozmawia, dialog, ale we mnie budziła się taka myśl, że czy podziwiać więcej cierpliwość Pana Jezusa, który wyrzuca tym apostołom, mówi wprost, no tyle lat jestem z wami, chodzę, widzicie, co czynię, widzicie znaki, cuda, słyszycie, co mówię, nie wierzycie, czy zastanowić się nad wartością wiary, że to jest tak wielki skarb, taka wielka sprawa, ta wiara i ta wolność człowieka, że człowiek jest wolny w przyjęciu tego daru Bożego wiary, tego większego Bożego zaufania. Właśnie i ubogaci się tą wiarą, jeśli ją przyjmie. Ta rozmowa z Tomaszem, który domaga się od Pana Jezusa, żeby mu wyjaśnił te relacje z Ojcem. I ta rozmowa, właśnie Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Nie wiemy. No jakże to nie wiecie? Odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli słuchasz mnie, w porządku jest. Widziałeś, słyszałeś, teraz idź za tym, co ci mówię. Ale dramat jest, nie poznaliście Ojca, nie poznacie Ojca. Nie dojdziecie do Ojca, jeśli nie przyjmiecie mnie, bo gdybyście mnie poznali, znalibyście i Ojca. A później ta zachęta do Filipa, pokaż nam Ojca. Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Dlatego nasza wiara jest osobistą relacją z Jezusem. On jako Bóg, człowiek, po ludzku do nas mówił. I trzeba przyjąć to, co On mówił. Zaufaniem całkowitym. To jest ta właśnie wielki dar i to nowe światło, perspektywa, żebyśmy na ziemię, na sprawy nasze codzienne również patrzyli oczyma Jezusowymi, oczyma Bożymi. Wyzwania wiary dotyczą umysłu, ale i woli. Akt umysłu, że rozpoznaję umysł i ufam, przyjmuję z zaufaniem właśnie to, co mi Jezus mówi. Chcę nawiązać kontakt osobisty, personalny, osobisty. Dla mnie Jezus nie może być jakąś ideą. Jest osobą. Jezus jest właśnie tym, z którym mam wewnętrzny kontakt. On jest blisko mnie. On mnie kocha. Ja też właśnie chcę być blisko Niego. Są też konsekwencje wiary. Jest darem, ale też jest wymaganiem wiara. I dzisiaj też mamy ten przepiękny tekst. Ja myślę, że każdy członek akcji katolickiej to przynajmniej jedno zdanie z tego listu świętego Piotra powinien znać na pamięć. Jak kto nie zna, to musimy się uderzyć w piersi i sobie uświadomić. Bo tu jest właśnie ten fundament naszej chrześcijańskiej obecności i odpowiedzialności za wiarę, za Kościół. Jakie to zdanie? Właśnie wy jesteście też niby te żywe kamienie, które wybrał Bóg. Jesteście duchową świątynią, by stanowić święte kapłaństwo dla składania ofiar duchowych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy, każdy z was, ochrzczonych
Jesteście niby kamienie węgielne, które budują ciało Chrystusowe. My jesteśmy po to, żeby składać właśnie, stanowić święte kapłaństwo dla składania ofiar. Zobaczcie, że chrześcijanin musi sobie zdawać sprawę, że Chrystus złożył ofiarę. I ja, jeśli Go naśladuję, jeśli z Nim jestem zjednoczony, składać chcę Bogu ofiarę. I dlatego i te prześladowania, i trudności, mamy te piękne świadectwa, zobaczcie. Święty Andrzej Pobola, nasz patron. To jest koniec XVI wieku, rodził się tu na Bogolówce w 1591 roku. Burzliwe czasy w Europie i w Polsce i tu na tej naszej ziemi, kiedy protestantyzm przychodzi. Ale Andrzej właśnie idzie z misją, idzie na wschód i ginie z rąk właśnie tych braci odłączonych, którzy właściwie nie mogli z tego znieść, że on porywa duszę, nawraca ludzi, zachęca do Chrystusa. Poniósł straszne męczeństwo, miał 66 lat właściwie, no na tamte lata już był poważnym człowiekiem, a jednak ta gorliwość jego nie ustała. W dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, że był stosunkowo młody. Złożył ofiarę, budował kościół, zbudował ofiarą swoją, poświadczył, że to co głosił, to dla niego było do końca ważne. W strasznych mękach zginął. To świadectwo wiary jest bardzo potrzebne. I dzisiaj chrześcijanin daje świadectwo wiary, miłości do Boga i do drugiego człowieka. Chce porządkować świat według myśli ewangelicznej, według myśli Pana Jezusa. Ja myślę, że my jako Akcja Katolicka to mamy obowiązek pewien bardzo ważny, żeby słuchać właśnie, budować Kościół i słuchać Kościoła. Ostatnio dla nas, katolików w Polsce, to niezwykle ważną sprawą była wizyta biskupów Adlinina. Bo my otwieramy telewizję, czytamy gazety, słuchamy radia, widzimy, jak różnie reagują, że są struktury zła, które zwalczają Kościół. To sobie powiedzmy jasno i prawdziwie. Są ludzie, są powoływane stowarzyszenia, które mają za zadanie deptać Ewangelię, deptać Kościół, prześladować, wymyślać argumenty prawdziwe czy fałszywe, z jednego przykładu nagłaśniać, robić wielki balon, który jak się dotknie, to pęknie, wystarczy mała szpilka, ale my tego nie unikniemy. To przecież i Pana Jezusa zabito, i Andrzeja Bobole, i tylu męczenników. I każdy z nas w swoim życiu może mieć, jeśli jest prawdziwym chrześcijaninem, to ma przykłady, że kosztowało nas zachowanie się godne. I w piątek, że przy sąsiadach, przy przyjaciołach mięsa nie wziąłem, i że w niedzielę zostawiłem jakieś okazje, żeby pójść ludzi, pójść do kościoła na msze święto i przeżegnam się przed jedzeniem i wiele innych spraw, bronię życia poczętego i poprawiam myślenie tego czy tamtego człowieka. To jest też świadectwo. Nieraz musimy znieść pewną przykrość albo przełamać lęk, taką obawę. I myśl, posłuchajmy, co właśnie, dlaczego to takie ważna ta linia. Papież przestudiował relacje biskupów i potem spotkał się w tych kilku grupach, z biskupami. W każdej grupie była godzina, półtorej godziny rozmowy z papieżem biskupów, ale potem podsumował w przemówieniu. Zwrócił uwagę na miejsce świeckich w kościele. Zwrócił uwagę, pochwalił biskupów. Pochwalił biskupów. Biskupów chwalił? Nie. Kościół w Polsce dla niego jest ważny. To, co się dzieje w Kościele Polskim. Podkreślił też priorytety, na jakie warto zwrócić uwagę. Więc właśnie, papież powiedział, że Kościół, dosłownie, Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary. Takie słowa usłyszeć, wiecie, to jest odpowiedzialność, ale to jest hołd, to jest oddany hołd waszej obecności przy konfesjonałach.
Ja nie wiem, może ksiądz kardynał powie po tym słowo na ten temat. Nie, ile razy jestem w kościele, w Wielkim Tygodniu, czy przy okazji, albo tu przyjeżdżam, to mnie te konfesjonały budują. Dlatego, że ja jestem zbudowany, że dopóki człowiek się spowiada, ma rozeznanie grzechu, bo wie, że Bóg tylko odpuszcza grzechy. Się odradzam, bo jestem człowiekiem słabym i grzesznym, ale ja się odradzam. Pracuję nad sobą, walczę o dobro. Dopóty wiara w Polsce nie zginie. Dopóki mamy rozeznanie grzechu, się spowiadamy, wiara będzie mocna. Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary. Właśnie przez to, że rozeznaje dobro i zło i opowiada się za dobrem. Następnie, istnieją w Polsce wartościowe inicjatywy w zakresie nowej ewangelizacji i katechezy. Po co mówimy o nowej ewangelizacji? Dlaczego ta nauka w szkole? Dlaczego ją atakują nawet prowincja pewnego zakonu polskiego? Po co katecheza w szkole? Dał się omamić biedak. Dał się omamić, uwierzyć. Usuńmy katechezę ze szkoły. Po co mają się uczyć religii? To mamy owoc tego, że przez 40 lat się nie uczyli katechezy w szkole i dzisiaj zachowują się, zajęwszy stanowiska takie czy inne, zachowują się, jak się zachowują. Nowa ewangelizacja i katecheza. Następnie, jaka to wartościowa inicjatywa, która według papieża jest, na którą warto zwrócić uwagę, którą trzeba pielęgnować. Formacja chrześcijańska osób. Formacja chrześcijańska, formacja wiary ludzi. Kolejna cecha według analizy Franciszka, papieża. Gotowość laikatu i duchownych do aktywnej współpracy w strukturach kościelnych i społecznych, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, na przykład relatywizmem. Dosłownie cytuję, to jest dosłownie wzięte z przemówienia papieża. Gotowość laikatu, to jest żywy Kościół. Gotowość twoja, bracie i siostro, żeby aktywnie współpracować w strukturach kościelnych. Akcja katolicka to jest przedłużenie pracy hierarchii Kościoła. Akcja katolicka to jest jedyne stowarzyszenie powołane przez biskupów, którzy są najściślejszymi współpracownikami linii, którą biskupi, którą Kościół wyznacza, którą proboszcz, dlatego jesteście pierwszymi współpracownikami proboszcza. I dlatego będziemy silni, jeśli będziemy w jedności i będziemy rozeznawali te trudności lokalne w naszych parafiach, w naszych rodzinach. Laikat świecki, chrześcijanin, katolik świecki musi walczyć o swoje miejsce w Kościele. Musi wypracować, wywalczyć, ale w jaki sposób? We współpracy. Przekonać proboszcza, że jesteście najlepszą grupą. Przekonać proboszcza, że ta parafia, która nie ma akcji katolickiej, jest martwawa. Jeszcze żyje, bo żyje wiara w sercu proboszcza, ale nie mają asystenta kościelnego. A proboszcz, asystent to jest właśnie. I dlatego jestem wdzięczny księżom, że tak licznie przyjeżdżają i wczoraj się modlili z nami, byli, oddychają. Asystenci oddychają kościołem diecezjalnym też. Jutro przyjadą, bo będziemy mieli dzień modlitwy o świętość kapłańską i ksiądz kardynał powiedział, że przyjedzie, on bardzo kocha księży, powiedział, że przyjedzie, jak się dowiedział, że jest sąd, to dziękczynienie za Jana Pawła II i dalej druga uroczystość, okazał się, że przyjedzie pod warunkiem, że będzie mógł do księży wygłosić referat. Zobaczcie, to jest też ciekawe, podejście biskupa kardynała Rzymskiego w Rzymie. On był kiedyś przez lata całe odpowiedzialnym za promocję laikatu. Był moim szefem, jak ja pracowałem w Rzymie, to on został właśnie szefem tej papieskiej rady do spraw świeckich. Promocja laikatu przez kapłana.
promocja laikatu przez współpracę, ścisłą współpracę. To jest właśnie właściwa promocja laikatu. Następna rzecz, co papież mówi, więc skoncentrować uwagę, i tu dotykamy priorytetu kolejnego, skoncentrować uwagę na rodzinie. I przypomniał papież, bo rodzina, małżeństwo to nie jest format gratyfikacji, zapłaty, czy satysfakcji uczuciowej. Rodzina to domowy kościół, to jedność na wzór Chrystusa i Kościoła, to jest jedność małżonków. To jest nowy kościół, gdzie rodzą się członkowie nogi Kościoła, gdzie wiara jest przekazywana, gdzie żyje się wiarą. Potem papież podkreślił udział młodzieży w ruchach i stowarzyszeniach i zwrócił uwagę na troskę ubogich. Akcja katolicka w życiu publicznym Kościoła jest obecna, w życiu prywatnym naszym, ale musi być obecna też w życiu publicznym. Ostatni biuletyn, który dostałem parę dni temu, nie wiem czy do was już dotarł, mówi nam bardzo wiele ciekawych rzeczy. Mówi nam o tej obecności. W samym 2013 roku, w zeszłym roku, tam znajdziecie, ile było ważnych inicjatyw. Chociażby taka, że jeśli chodzi o te formacje ludzi świeckich do odpowiedzialności za życie społeczne, za życie w rodzinach i innych. Dwa razy zorganizowała akcja katolicka w Sejmie konferencję. W Sejmie trzeba tam też docierać z pewnym przesłaniem. Pierwszy na temat obrony niedzieli, żeby robotnik, człowiek w niedzielę miał wolne, żeby uszanować niedzielę dla rodziny, dla Pana Boga. Druga rzecz to była sprawa dokumentu hierarchii, dokumentu biskupów polskich na temat życia społecznego, relacji, na temat spraw społecznych. Jak ja ten dokument przedstawiłem prezydentowi Polski przy okazji, jak była wizyta patriarchy Cyryla, to przedstawiłem dokument ten. To prezydent powiedział, zamówiłem 150 egzemplarzy, bo rozdam tym współpracownikom moim. Trzeba to zrobić. Kto zorganizował? Żaden ruch, żadna gazeta katolicka, czy tego akcja katolicka, bo tam są członkowie akcji katolickiej w Sejmie i przekazali, zorganizowali dla wszystkich. Powoli. Nasz naród jest chory po tych latach komunizmu. A teraz ta korupcja, te różne interesy partyjne, które przewalają. Nikt nie myśli o odrodzeniu moralnym, tylko o swoich interesach. Akcja katolicka pomyślała. Jestem wdzięczny za to. Następnie była akcja plakatowa, festiwal piosenki patriotycznej, pamięć o męczennikach komunizmu, współpraca w obronie życia z tymi ruchami. Setki tysięcy podpisów zebrano, prawie 800 tysięcy podpisów w obronie życia w Europie. Czy to jest mało, czy to jest źle? Tam nasz prezes akcji katolickiej, który jest jednocześnie sekretarzem Krajowego Instytutu Akcji, tam właśnie dał to piękne, ciekawe sprawozdanie. Nie chcę przedłużać, ale chcę pokazać, mówiąc tutaj o tych konkretnych sprawach, powiedzieć, że ta praca, ten wysiłek nasz, ta modlitwa, to jest budowanie żywego Kościoła. Chcę powiedzieć, że jestem wam wdzięczny za to, co robicie. Jak jestem na wizytacjach, to dobrze wiecie, że jak jesteśmy z biskupami na wizytacjach, jest przedstawianie tych stowarzyszeń, grup, wspólnot, które co się tam dzieje wśród świeckich. Zawsze akcja katolicka mówi, że właśnie daje sprawozdanie i daje, to jest dobra parafia, gdzie jest akcja katolicka, gdzie są ruchy, wspólnoty, gdzie jest oaza, ram, gdzie dla młodzieży i tak dalej, gdzie są grupy modlitewne. I wtedy mówią, że byliśmy w Strachocinie, byliśmy na pielgrzymce na Jasnej Górze. Potrzebna jest, co miesiąc się spotykamy, tematy mamy wyznaczone, pracujemy nad tym lub nad tym. I modlimy się. I modlimy się. Bo budowanie Kościoła i służba Bogu i Kościołowi jest niemożliwa bez duchowej ofiary. Dzisiaj
też tę duchową ofiarę złożymy w nadziei, że wrócimy umocnieni łaską Bożą i błogosławieństwem budować Kościół żywy. Amen. TV Podkarpacie.pl